Szczęść Boże, coś Wam powiem. Dziś będzie o świńskim życiu. Temat może kontrowersyjny, ale to nie ja wymyśliłem tekst Ewangelii. Ten obraz przedstawiony przez Mateusza ukazuje dzisiejszy świat, współczesną Europę. Ta, która była kolebką chrześcijaństwa, upodabnia się do dzisiejszej krainy gadareńczyków. Słuchając o zamieszkach we Francji, wywołuje to w nas jakiś lęk i oburzenie. Jest to jednak pewna konsekwencja. Zło panuje tam, gdzie nie ma Boga. Jeżeli jest zło, to jest i też strach, który gości w sercach ludzi. A jeżeli jest strach, to najlepiej się nie odzywać i nie wychylać, bo jeszcze coś złego może mnie spotkać. Duchy nieczyste zmuszają do życia w nieustannym lęku. Zobaczcie, że Jezus dociera w miejsce, w które nikt się nie zapuszczał, bo opętani byli bardzo dzicy. Nie dość, że zachowywali się w sposób odstraszający, to jeszcze byli agresywni. I były tam właśnie świnie. Dlaczego one, skoro dla Żydów były zwierzętami nieczystymi? Może właśnie po to, żeby pokazać, iż są miejsca, może blisko nas, gdzie kultywuje się sposób życia upodlonego i zniewolonego. To życie, w którym nie ma norm moralnych, żyje się w grzechu, ale nie ma poczucia winy. Kościół i sakramenty są niepotrzebne, a skoro nie ma Kościoła, to nie ma także modlitwy, nie ma Jezusa i Maryi. Przypomnijmy sobie syna marnotrawnego, który im bardziej oddalał się od zasad, Boga i wartości, tym bardziej degradował się w swoim człowieczeństwie, aż jadł to samo, co świnie i razem z nimi przebywał. Tym wszystkim niezwykłe jest to, że ludzie pogonili Jezusa. No teoretycznie grzesznie powiedzieli Mu, żeby sobie poszedł, bo naraził ich na wielkie materialne straty. Światło przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Ale za to złe duchy, które były w tych opętanych, wiedziały doskonale, kim jest ten, który przybył. I co więcej, wiedziały, że ich los zależny jest od Jezusa. Czują przed Nim respekt. Muszą Mu być posłuszne, bo zły duch nigdy nie ma ostatniego słowa. Bóg je ma. Natomiast człowiek może zatrzymać działanie Boga. Wolność, którą otrzymaliśmy od Boga, możemy wykorzystać przeciwko Niemu i zwyczajnie powiedzieć nie. Nie chcę Twojego działania, Twojego panowania, Twojej interwencji. Odejdź ode mnie, bo mi dobrze jest w tym bagnie, które sobie sam zrobiłem. Bóg w swojej nieskończonej mądrości i dobroci szanuje naszą wolność, nawet jeśli my odwracamy się od Niego plecami. I piękne jest to, że wiedząc, iż wyrządzamy sobie krzywdę, nie narzuca nam niczego, ale nieustannie proponuje swoje rozwiązania. On panuje nad wszystkim, kiedy nam wiele spraw wymyka się z rąk. Bywa tak, że On wobec naszej wolności jest bezsilny i płaci za ten dar wielką cenę. Tylko największą stratę ponosimy sami. Człowiek jest powołany do czystości, do świętości, a nasze ciało nie jest miejscem dla złych duchów. Dlatego Jezus uwalnia tych ludzi spod ich władania. Jego serce jest pełne miłości, bo sam jest miłością. Cudowi uwolnienia tych ludzi towarzyszy ból odrzucenia Jezusa przez mieszkańców Gadary. Nic sobie jednak z tego nie robią, bo przecież los tych ludzi też niewiele ich obchodził. Można było nadrobić drogi tylko dlatego, żeby im nie pomóc. Jeśli w którymś momencie naszego życia, w obliczu cierpienia innych, odczuwamy pokusę, aby odwrócić wzrok, idźmy do Najświętszego Serca Jezusowego. Wypływają stamtąd niewyczerpane skarby miłości, miłosierdzia i czułości. Z Panem Bogiem.